Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj na Waszą prośbę odcinek o Irenie Kwiatkowskiej, czyli kultowej kobiecie pracującej, która oczywiście żadnej pracy się nie boi. I tutaj myślę, że mamy dużo wspólnego, ponieważ ja w swoim życiu bardzo dużo rzeczy robiłam, żadnej pracy się nie bałam. Czy to było wycinanie kalafiorów w domu rodzinnym, czy praca przed kamerą w telewizji. Nic nie było mi straszne, mam nadzieję, że się nigdy na tym nie przejadę, ale dzisiaj wracając oczywiście, bo tutaj wiecie, egocentryzm wychodzi na pierwszy plan, a przecież będziemy gadać dzisiaj o Irenie i to jest najważniejsze. A co się jeszcze w jej życiu działo? No, po śmierci jej ukochanego męża przyszedł czas, kiedy poczuła się samotna i wtedy prawie dała się oszukać, więc koniecznie zostańcie ze mną dzisiaj do samego końca, bo myślę, że będzie interesująco. Irena Kwiatkowska-Kielska przyszła na świat w Warszawie 17 września 1912 roku. Była oczywiście polską aktorką teatralną, filmową, a także artystką kabaretową. Córka Zecera, Kryspina Kwiatkowskiego i jego żony Marianny. Państwo Kwiatkowscy mieli czwórkę dzieci, ale z całej tej czwórki tylko jedno marzyło o karierze artystycznej. No i oczywiście była to właśnie pani Irena. Jej ojciec był wielkim miłośnikiem książek, ponoć właśnie na nie wydawał wszystkie swoje oszczędności. A jak wiadomo, czytanie książek nas bardzo rozwija, dlatego bardzo dobrze, że czytał te książki i być może to właśnie przez to zasiał w swojej córce miłość do artystycznej pracy. Droga Ireny była tutaj standardowa. Ukończyła liceum, aby później udać się do szkoły aktorskiej, a dokładnie był to Wydział Aktorski Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. W szkole dowiedziała się, że warunków nie ma, więc nie było od razu tak, że wow, ale talent, Irena, ty to się nadajesz, po prostu zrobisz gigantyczną karierę. Niestety, miała podgórkę. Mogła się wtedy poddać, ale przecież kto kiedykolwiek próbował przebić się w jakimś zawodzie, wie, że na swojej drodze znajdzie sporo osób, które będą mu mówić, że powinien zrezygnować lub powinna. A w tym przypadku Irena powiedziała nie. Jeśli nie mam warunków, muszę dużo pracować. No i później została chociażby tą kobietą pracującą. Swój debiut odbyła w Teatrze Cyrulik Warszawski. Irena Kwiatkowska przed wybuchem wojny nie miała za dużo czasu na to, żeby grać, ale jednak grała dość sporo w Teatrze Powszechnym, w Teatrze Nowym, a także w Katowicach, w Teatrze Polskim. I wtedy już dała się zapamiętać. Wypracowała sobie pozycję, która później po wojnie pozwoliła jej śmiało wracać do zawodu. Podczas II wojny światowej Kwiatkowska pracowała w kuchni Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, równolegle podejmując się także innych prac dorywczych. Później wstąpiła również do Armii Krajowej, była łącznikiem sztabu Grupy Północ i miała pseudonim Katarzyna. Podczas wojny nie zrezygnowała jednak z występów, występowała w Teatrze Powstańczym, który swoje spektakle miał w różnych piwnicach i szpitalach. Po ukończeniu wojny wyjechała do Krakowa i tam występowała również w teatrach oraz w kabarecie Siedem Kotów. W ramach natomiast teatrzyku Zielona Gęś specjalnie dla Ireny Kwiatkowskiej Gałczyński stworzył kreację Hermenegildy Kociubińskiej. W 1948 Irena jednak powraca do Warszawy, by na stałe związać się z tutejszymi teatrami. No i wychodziło jej to świetnie, bo przecież zagrała ponad 100 ról teatralnych, 20 filmowych i telewizyjnych. Tego ponad 20 ról w teatrze telewizji. Irena była również wykładowczynią, ponieważ swoim talentem dzieliła się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w latach 50. I specjaliści, którzy próbowali jakoś klasyfikować jej twórczość, mówili, że przede wszystkim nadawała swoim postaciom karykaturalny rys, ale jednocześnie bardzo dobrze, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, rozkminiała te postacie. Czyli wymagało to po prostu od niej wnikliwej obserwacji psychologicznej, takiej empatii, umiejętności wczuwania się w te postaci. Bo wiele osób mówi, że komediowe role są trudne do zagrania, bo trudno być poważnym i sprawić jednocześnie, żeby ktoś inny miał wtedy do śmiechu. A Irenie idealnie się to udawało. W Warszawie związała się z lektorem i speakerem Polskiego Radia, Bolesławem Kielskim. Wyszła za niego za mąż. Przeżyli razem 47 lat, aż do jego śmierci w 1993 roku. Nie mieli wspólnych dzieci. Ale kochamy Irenę do dzisiaj, mimo że przecież nie grała głównych ról, to jednak wy o nią prosicie. Do dzisiejszego dnia
jest to aktorka, o której nie da się zapomnieć. Te drugoplanowe role to przede wszystkim na przykład w serialach Jerzego Gruzy. Wojna domowa w 65 roku, gdzie zagrała Zofię Jankowską, wiecznie zaganianą, dziwiącą się młodym matkę głównego bohatera. No i oczywiście 40-latek. To jest chyba jedna z najpopularniejszych jej ról, o której już dzisiaj zresztą wspominałam, gdzie brawurowo pokazała postać kobiety pracującej. No ale z tego polskiego radia, oprócz oczywiście wielu lat wspomnień oraz męża, wyniosła prawie 65 lat doświadczenia. Pracowała tam jako speakerka, działała w nagrywaniu wielu audycji, zwłaszcza takich dedykowanych dzieciom. Później Polskie Radio zresztą odwdzięczyło jej się bardzo fajnie, ponieważ została wyróżniona prestiżowym złotym i diamentowym mikrofonem. A jaka była prywatnie Irena Kwiatkowska? Mówi się, że raczej oszczędna w uczuciach, sprawiała pewien dystans, nie lubiła towarzysko brylować, raczej wolała życie rodzinne. Była też bardzo skrupulatna, ale i oszczędna. Niektórzy nawet mówili, że skąpa. Ale to chyba nie do końca o to chodziło. Ponieważ Kwiatkowska ponoć bardzo dużo pieniędzy przekazywała na charytatywne różnego rodzaju instytucje, akcje, jednak nigdy tego nie manifestowała. Uważała, że dobroczynność nie jest od tego, żeby się tym chwalić. Przesyłała po cichu pieniądze do domów dziecka, na biedne dzieci. Nawet robiła to specjalnie po cichu i prosiła, żeby tego nie nagłaśniać. Nie tak, że przychodziła do mediów z tym, ale prosiła, by o tym nie mówić. Sama nie lubiła się bogacić i podobno kiedy dostawała większe sumy pieniężne, czy też jakieś nagrody, zawsze przekazywała je właśnie potrzebującym. No a teraz coś, co na pewno wszyscy, którzy urodzili się przed początkiem lat 90. albo na samym początku tych lat, pamiętają. Ta reklama to również jest jedna z poważniejszych ról pani Ireny, bo przecież reklama Poleny 2000. Wszyscy to pamiętamy. Jeszcze znowu te plamy. Bez żony bieda. Po co ci żona? Wystarczy dobry proszek. Jeśli dobry, to Polena 2000. To pani? Ja jestem kobieta pracująca. Żadnego prania się nie boję. Oj, dzieci, dzieci. Kobiety pracujące piorą teraz w Polenie 2000. Ojciec prać. No właśnie, prać, ojciec prać. Dziadek. Nie szkodzi. To proszek dla wszystkich. Uniwersalny. Polena 2000. Duży efekt małym kosztem. Jej wykonanie Ptasiego Radia Tuwima do dzisiaj należy do jednych z najwybitniejszych interpretacji tego wiersza XX wieku. W 1994 roku, w wieku 82 lat, pani Irena postanowiła przejść na emeryturę, zresztą zasłużoną. Niestety, jak to często wśród artystów bywa, ta emerytura była bardzo niska. Dlatego podpisywała umowy o dzieło w różnego rodzaju teatrach, takich jak na przykład Teatr Polski, Komedia, Syrena, Nowy, Kwadrat. Niestety starość dla pani Ireny była dość trudna. Czuła się bardzo samotna w momencie, kiedy odszedł jej ukochany mąż. Ponieważ nie mieli wspólnych dzieci, aktorka poczuła pustkę i zaczęła wypełniać ją modlitwą. Stała się zagorzałą osobą wierzącą, chociaż jak sama podkreślała w swoim życiu, miała bardzo różne etapy. Od mocnej wiary, poprzez wieku takim dojrzalszym, odtrącenie tej wiary, po starość, w której do tej wiary wróciła. Intensywnie się modliła, stała się także wierną słuchaczką Radia Maryja. Nadal także występowała, choć ta samotność jej doskwierała. I niestety tutaj, wśród osób popularnych, które są samotne, często zdarzają się osoby, które chcą to wykorzystać. I tak stało się i w tym przypadku. Rafał T. zgłosił się do pani Ireny jako dziennikarz. Miał zrobić z nią wywiad, ale tak się jakoś zakumplowali, że stali się osobami wręcz nierozłącznymi. No co prawda Rafał załatwił jej audiencję u papieża, ale bardzo lubił się zakręcić wokół jej oszczędności również. Siostrzenica pani Ireny przyglądała się temu z nieufnością i ostrzegała swoją ciotkę, że nie podoba jej się to, co robi Rafał. Ale jego pozycja była właściwie niezachwiana. On był przy Irenie ciągle i za każdym razem ona mówiła, że dzięki niemu czuje się lepiej. No ale później zaczęło być to bardzo niebezpieczne, ponieważ ze swojej skrytki bankowej wyjęła biżuterię, która była bardzo kosztowna i zaczęła trzymać ją w domu. Po wypłaty z teatrów chodziła już też tylko z Rafałem. Ponieważ coraz więcej osób zaczęło jej mówić, że to nie wygląda dobrze,
Aktorka zaczęła się zastanawiać, ale tak naprawdę gwoździem do trumny dla tej przyjaźni była audycja radiowa lub telewizyjna, nie wyczytałam dokładnie jakie to było medium, w którym usłyszała o tym, jak właśnie młodzi ludzie często naciągają w ten sposób zamożnych starszych. I wtedy ją oświeciło, zrozumiała, że przez lata była oszukiwana. Rafał od razu musiał oddać wszystkie kosztowności, które do niego trafiły. No, trzymał również zakaz przebywania w mieszkaniu pani Ireny i zbliżania się do niej. Mimo, że panią Irenę udało się wyciągnąć z tych właśnie lepkich łap oszusta, to niestety sama przyznała, że odbiło to na niej bardzo duże piętno. W końcu ona bardzo zaprzyjaźniła się z tym mężczyzną i wierzyła w szczerość jego intencji. Nigdy nie darowała sobie, że dała się tak podejść. Jeszcze w 2009 roku pojawiła się w jednym z odcinków serialu Niania. Zmarła 3 marca 2011 roku w domu artystów weteranów w Skolimowie. Spędziła tam ostatnie lata życia. Była zmęczona chorobą, ale nie umarła chora. Tak podawano w oficjalnym komunikacie po jej śmierci. Dopisano oczywiście, że to po prostu wiek. Jednak później Super Express dodawał, że nie jest to prawda, że aktorka 2 razy w swoim życiu zmagała się z sepsą i drugą z tych walk niestety przegrała. No ale ponieważ jest to informacja z prasy brukowej, to nie jestem pewna, czy można być w 100% przekonanym, że tak faktycznie było, ale podaję Wam te informacje, skoro takie się pojawiały. Fajne jest to, że artystka do końca swojego życia pozostawała w jakimś stopniu aktywna zawodowo, no i oczywiście żadnej pracy się nie bała. Jestem ciekawa jak zawsze, jakie Wy macie wspomnienia z tą aktorką. Uwielbiam, kiedy piszecie mi na przykład role teatralne lub filmowe, które Wam najbardziej zapadły w pamięć i mam nadzieję, że tym razem możemy umówić się tak samo, więc jeżeli tylko macie ochotę, to oczywiście zapraszam Was do komentowania. Pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie na Instagramie, bo szykuję tam dla Was coraz częściej konkursy. No a oczywiście, jeżeli się jeszcze nie subujemy, to będzie mi bardzo miło, jeśli zaczniemy. No ale dzisiaj mówię Wam już nareczka i widzimy się niebawem, także czekajcie na mnie, bo ja zawsze czekam na Was. Cześć!